Państwo, jeżeli pozwolicie mi dalej zabrać głos, to po raz kolejny powtarzam i potwierdzam, że takie spotkanie z Państwem odbędziemy w najbliższym czasie, w ciągu 2-3 tygodni na temat spalarni. Jeżeli szanowni Państwo chcecie już na ten temat rozmawiać, pytać i tak dalej, to od poniedziałku będzie uruchomiona, szanowni Państwo, strona internetowa, na której będziecie mogli już zadawać pytania, uzyskiwać odpowiedzi i oprócz tego z Państwem na ten temat, wszystkie tematy, które będą zgłoszone na tej stronie internetowej, będziemy z Państwem na ten temat rozmawiać. Ta strona internetowa będzie uruchomiona od poniedziałku. Podaję adres tej strony internetowej. To wiedział Pan, że większa sala się zbije, teraz Pan mówi o stronach, to po co mówić? Trzeba było na info powiedzieć, po co Pan się spotyka. Ja też przyszedłem z grzeczności i szacunku dla Państwa z uwagi na to, że dzień dzisiejszy nie był poświęcony konsultacją z spalarnią. Tak. Pan mówi teraz, że nie rozmawiamy na ten temat. To po co? A chcecie robić spalarni? To jest ten rozwój.